Jajka są znakomitym źródłem białka i zawierają wszystkie niezbędne człowiekowi aminokwasy. Ponadto dostarczają nam witamin A, D, B1, B2, B12, żelaza, a także szereg innych ważnych składników odżywczych. Kontrowersje dotyczą cholesterolu, którego jajka dostarczają duże ilości. Większość badań naukowych wskazuje, że zdrowa osoba może zjeść jedno jajko dziennie. Ta ilość nie zwiększa ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych powstających na tle miażdżycy. Podkreślić jednak należy, że badane osoby nie spożywały w nadmiarze kalorii, tłuszczów nasyconych, izomerów trans kwasów tłuszczowych i nie paliły tytoniu. Wykazano, że nie wszyscy reagują tak samo na cholesterol zawarty w diecie. Wśród nas są tak zwani hiperrespondenci i hiporespondenci. U pierwszych cholesterol pokarmowy sprzyja wzrostowi poziomu cholesterolu we krwi, a u drugich trudno uzyskać ten efekt. Reakcja ta jest uwarunkowana genetycznie i ustalenie, kto należy do której podgrupy, jest trudne. Ilość jaj w naszej diecie to bardzo ważny problem. Niestety nie wszyscy możemy jeść je do woli. Na pewno osoby z cukrzycą typu drugiego muszą ograniczać spożycie jaj, a to ze względu na przyspieszony u nich rozwój miażdżycy. Natomiast dla otyłych mam dobrą wiadomość. Już wiemy, dlaczego po zjedzeniu jajka uczucie sytości pojawia się. Ostatnie badania naukowe wykazały, że jajka zmniejszają wydzielanie greliny w żołądku, a jak wiemy, grelina nasila apetyt.